Cześć wszystkim, jestem Powi. Wiem, że już dawno do was nic nie gadałem, nawet nie jestem pewien, czy pamiętam, jak to się robi, ale jestem już z powrotem, żeby wam powiedzieć coś więcej o swoim najnowszym singlu. Jak pewnie już niektórzy wiedzą, mój najnowszy singiel nosi tytuł Pau Pau i wiem, że nazwa jest totalnie durna, szczególnie z połączeniem z moją ksywą. Natomiast dlaczego tak? Jak zacząłem pracować nad swoimi filmikami, a zaczęło się to od filmiku dla muzykoholików, ludzie, którzy zobaczyli ten filmik, od razu powiedzieli, że tak, to jesteś ty. To jest po prostu, tam widać ciebie i twoją osobowość. Więc zacząłem się zastanawiać, jak siebie i swoją osobowość przedstawić w piosence. Żeby napisać taką piosenkę, oczywiście musiałem troszeczkę zrobić referencji do samego siebie. I jest ich na pewno najwięcej w pierwszej zwrotce, gdzie na przykład mówię o Morning Sun i o tym, że sukces tej piosenki chcę pogrzebać koniecznie sukcesem następnej piosenki. Jest też w końcu mowa o mojej walce z samym sobą. Rok temu, mniej więcej, właściwie już byłem bliski do tego, żeby kompletnie zrezygnować z robienia muzyki. Miałem dosłownie stany depresyjne i zupełne huśtawki emocjonalne związane z muzyką. Właściwie już rozmawiałem o tym z wieloma ludźmi, że ja już po prostu chyba z tego zrezygnuję, że to mi po prostu przynosi zbyt dużo cierpienia, bym dalej mógł to robić. Trwało to aż do momentu, kiedy wydałem singla Body and Soul w czerwcu bieżącego roku jeszcze. Wtedy to wszystko właściwie minęło, bo i się przekonałem, że muzyka nie jest dla mnie żadną trucizną, ona jest właściwie dla mnie lekarstwem. Po Body and Soul chciałem zrobić coś weselszego, no i zmierzyć też się z tematem pisania o sobie, niekoniecznie nawet o sobie, ale z tematem zareprezentowania siebie poprzez piosenkę, poprzez dźwięki dosłownie, więc piosenka musiała być troszeczkę musiała być żywa, musiała być kolorowa, musiała być troszeczkę głupia i musiała być trochę ostra i żartobliwa. Jeżeli chodzi o sam proces tworzenia piosenki, na początku miała być ona rapowana, szybko się okazało, że kompletnie Missy Elliott to ja nie jestem i wychodziło to tragicznie. Potem stwierdziłem, że podłożę tam jakąś prościutką melodię i miałem bardzo duże wątpliwości co do tego, jak ten wokal tam leży i jak to wszystko brzmi. Więc rozesłałem to do, przepraszam, kilku osób i zapytałem po prostu ich o zdanie. I opinie były druzgoczące. Po prostu wydawało mi się, że jestem w przedsionku do wydania swojej najgorszej piosenki ever. Sugerowano mi, żebym popracował jeszcze nad tym, żebym może coś zmienił, żebym w ogóle zmienił koncepcję, albo w ogóle porzucił to na jakiś czas i zajął się czymś innym. Natomiast pod moim łóżkiem już właściwie czekały zamówione farby do ciała fluorescencyjne i fluorescencyjne żurówki i stwierdziłem sobie, że jednak nie, muszę po prostu dokończyć ten projekt, żeby nadać sobie trochę rygoru i doprowadzić to wszystko do końca, a potem będę się zajmował następnymi projektami. Dlatego też ta piosenka została wydana w tak trochę, według mnie, niechlujny sposób. Nawet nie dałem sobie wystarczająco czasu, żeby popracować nad okładką, przez co w porównaniu do okładki z Body and Soul ta okładka jest beznadziejna. Więc byłem naprawdę przygotowany na olbrzymią krytykę. Byłem przygotowany na to, że ludzie będą twierdzić, że to jest moja najgorsza piosenka, którą kiedykolwiek nagrałem. Więc naprawdę nie udaję, że jestem zaskoczony z wszystkimi komentarzami, które jak do tej pory czytam na temat tej piosenki. Jeżeli ta piosenka jest tak jakby dźwiękową wizualizacją mnie samego, to oznacza to po prostu, że lubicie mnie. Naprawdę mnie lubicie. Obiecałem sobie, że nie będę płakał.
To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik. Dzięki wszystkim za oglądanie. Piosenka jest w linku w opisie, więc proszę nabijajcie mi jeszcze odtworzenia i dzielcie się nią na Facebooku. Więc jeszcze raz dzięki wszystkim, bawcie się dobrze i do zobaczenia następnym razem.